Natura od zawsze towarzyszyła człowiekowi. Pierwsze pejzaże odnajdziemy już w malarstwie pompejańskim. W dobie renesansu krajobraz przestał być tylko tłem i zaczął przekształcać się w samodzielny, artystyczny temat. Niekiedy bywał uzupełniany sztafarzem, który miał mu nadać symboliczne znaczenie. Gdy artyści zdecydowali się na malowanie bezpośrednio w otoczeniu natury, nastąpił przełom. Zarówno w doborze tematów, ich ujęciu, jak i kolorystyce. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli szkoły pejzażowej Jana Stanisławskiego, profesora Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, był Abraham Neumann. Urodzony w 1873 roku w żydowskiej rodzinie artysta, przed wojną wiele podróżował. Między innymi do Palestyny, gdzie zafascynowały go kolory i światło Orientu. Ale najbardziej kochał podkrakowskie plenery. Takie jak w krajobrazie po burzy, który mógł być namalowany w okolicach Alverni. Rozległy widok z aleją wysokich drzew ma nisko umieszczoną linię horyzontu. Dominują w nim skłębione chmury, przez które przeziera błękit nieba. Z siłą natury kontrastuje niewielka postać woźnicy i konnego zaprzęgu. Człowiek wobec przyrody jest niekiedy bezradny, ale koegzystencję, współistnienie obu tych sił artysta zaakcentował przyciętymi koronami drzew. A może to jest krajobraz przed burzą? Burzą, która unicestwiła samego artystę i jego rodzinę? Abraham Neumann 4 czerwca 1942 roku został zastrzelony w krakowskim getcie.